Witam Was serdecznie, Wieści z Raju, a dokładnie polska restauracja na Filipinach, Siki Hor, Krystyna, Kodner Food. Słuchajcie, nie jest wesoło, ponieważ tak jak Wam na wcześniejszym filmiku pokazałem, że odbijają ściany, ale pytałem się, dlaczego wczoraj, bo ani to niedziela, ani nic, dlaczego wczoraj nie przyszli. Oni powiedzieli, że padał deszcz i jest niebezpiecznie, bo klapki się ślizgają, nie? No to by było na tyle. Także zobaczymy, jak to tam idzie. Kurde, ściągają dach, ja pierdzielę. Oby tylko nie padało, to moje pranie, moje gaci się suszą. No dobra, idziemy, zobaczymy, jak oni tam działają, kurde. Zamknęli się, kurde. Ale mi tu otworzymy. Oh my god. Oby tylko, kurde, dzisiaj nie padało, bo powiem Wam, że nie ma takiego sufitu, jakiegoś betonowego, tylko są płyty, nie? Jak będzie padało, to tak Wam powiedziałem. Będzie jazda na maksa. Ja pierdzielę. O kurde, chłopaki tu napierdzielają. Widok zajebisty. Ale jak widzicie, jak będzie padało, no to będę spał pod parasolką. Chłopaki tutaj działają. Good job! Yes! Very quick! Także, ja mówię, widzicie. Popadało i było mokro i powiedzieli, że no nie przyszli, bo klapki się ślizgają, więc... O mordę. No sprawnie im to idzie, jak na taki sprzęt, co używają. Powiem Wam, łapa tylko, młotek i to wszystko. Także jak będzie dzisiaj padało, no to przechlapane. Ale ja bym tutaj sobie na tym dachu taras zrobił, kurde. Normalnie, jakbym miał taką chatkę. Ale też nie dadzą pozwolenia ni cholery. No, o to chodziło, że jak będzie mokro, to im się klapki będą ślizgać. Kurde, oby nie padało. No to także wieści z raju takie są. Później jadę do kolegi, który przyjechał i chciał, żebym z nim porozmawiał, ponieważ chce tu zostać na wyspie. Przyjechał z Polski i chcę więcej informacji odnośnie tej wyspy. No dobra, nie będziemy im przeszkadzać, bo ja też kasku nie mam. Także chłopaki działają. Dobra, idę. Idę na dół. Wyczyn artystyczny chłopaki mają. No i co? I to? Oni mówią, że będą ściągać. Ucinać te belki, te poprzeczki, to wszystko. Ja pierdziele. Dobra, idziemy na dół. No ci kręcę. No. Ja przy wchodzeniu tu mam problem, a oni po dachu skakają. Po dachu skakają. No. Także. No co, no ja myślałem, o mordę, idę spadam. A, tu moje buty, mam suszarnię. Na tym dachu powiem Wam, że jajecznicę można robić, jak się nagrzeje, temperatura 60-70 stopni, a nawet stówka. Dobrze, schodzimy na dół. Dla mojego bezpieczeństwa. Dobra, do cienia trzeba iść. No co? Pokażę Wam później, jak to będzie wyglądało. W każdym razie ekipa jest sprawna, fajnie działa. Z takim sprzętem powiem Wam, kochani, że tak im praca fajnie idzie, że mi się wydaje, że znają się chłopaki na rzeczy. Ale z tym to mnie rozwalili, że no nie przyszli wczoraj. No mówię, co to niedziela, bo wiecie, dla mnie ta poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, to niedziela jest taki sam. Więc mówię niedziela, bo nie ma nikogo w pracy. Okazuje się, że padało,
No padało. Nie przyszli do pracy. A ja teraz muszę się martwić, żeby nie padało. Naprawdę, żeby nie padało. No bo tak jak mówię, są to tylko płyty takie po prostu cienkie, ze sklejki. Taki jest zrobiony sufit. I jak będzie padało, no to wiadomo, że to aczkolwiek nawet deszcz tu jest przyjemny, tu jest fajny, normalnie jak z prysznica cieplutki, ale by nie fajnie było, jakby pokoje zalało. No także zawsze coś się dzieje na wesoło, nie? No, także Wiola też wstawiła filmik odnośnie z polskiej flagi na Filipinach z polskiej restauracji Krystyny Corner Food. Andrzej, co dalej? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Pozdrawiam Was serdecznie z raju, także jeśli macie jakieś pytania czy coś, możecie pisać. Tak jak powiedziałem, przyjechał chłopak tutaj z Polski pierwszy raz i co? I ma dylemat, chce tu zostać, chce jakieś więcej zasięgnąć informacji, jak tu jest, co, po ile i tak dalej, i tak dalej. Mówi, że przyjedzie do Polski, sprzeda to, co ma. I wraca tutaj, no ja mówię do niego, no niekoniecznie tutaj jak się wyrwałeś z Polski, nie z Polski, po prostu w Holandii chyba, z Holandii przyjechał, czy tak, z Holandii i ja mówię, to jest dookoła piękne wyspy są, nie, także pozwiedzaj inną wyspę, Negros, przyjedź na Bohol, jedź sobie tam, tu, po prostu pozwiedzaj. A wtedy, tak jak ja, stwierdzisz, gdzie chcę zostać. No, szczerze powiedziawszy, sam jeszcze dokładnie nie wiem, gdzie chcę zostać, ponieważ cała w tych miejscach, w których byłem, wszystkie są piękne, jeśli chodzi o naturę, prawda? Jak mieszkałem w Udontani, no to tam nie było morza, ale były inne zalety. Na Phukecie jest pięknie, bardzo ładnie jest na Rawaii, na Phuket. Piękne wyspy dookoła. I tak dalej. Mówię, przyjedź, zobacz, nie tylko w jednym miejscu. Przyjechałeś, zakochałeś się w tym miejscu, tak? Jest to magiczna wyspa, jak sprawdzicie sobie w Google'ach, to tutaj. Ona jest opisana jeszcze jako wyspa czarownic. Tu są czarownice, tak? Tutaj są szamani, którzy leczą. Aczkolwiek naprawdę z tego, z moich tutaj co usłyszałem ze źródeł takich, że naprawdę pomagają ludziom, jeśli chodzi o choroby, naturalna medycyna i tak dalej. No. Także pokażę Wam, a już nie będę nagrywał filmików, jak oni to ściągają, bo widzicie, blachy ściągnięte, nie? Oby nie padało, oby jutro szybko założyli przed deszczem. Mam tam jakąś parasolki, są dwie, bo oni tutaj używają parasolki, ale chroniąc się tylko przed deszczem. Przepraszam, przed słońcem, a ja będę bronił się przed deszczem, jak będzie padało. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wszystkim miłego dnia. Andrzej, co dalej? Czekajcie do następnego odcinka. A, zrobię wywiad z chłopakiem, bo mówi, nie ma problemu. Ja mówię, co tak Cię tu zainspirowało na tej wyspie, że chce zostać i tak dalej. Pokażę Wam, jak mieszka, jakie mieszkanko ma, wynajął, blisko go klifu, za ile i dlaczego chce tu zostać. Pozdrawiam.